Tym gościem jest Robert Sierant, piłkarz ŁKS-u. Panie Robercie, jak się czujecie po tym meczu? Chyba nikt się nie spodziewał takiego wyniku. Fatalnie, no, ponieważ graliśmy przez większość meczów w przewadze, prowadziliśmy, a nie potrafiliśmy tego wykorzystać, nie potrafiliśmy strzelić trzecie bramki, utrzymać się przy piłce i no niestety straciliśmy bramkę na 2-2, dostali tutaj gospodarze wiatr w żagle, jak to się mówi, i poszli za ciosem i niestety nie uszczędziliśmy się błędu i straciliśmy bramkę i przegrywamy mecz. A czy ten mecz się różnił czymś od tych waszych pojedynków z Targówkiem, z Omegą Kleszczów? No nie wiem, tak na gorąco trudno powiedzieć różnił. Na pewno przyjechaliśmy tutaj wygrać i wszystko jakby do tego zmierzało, do 80 minuty bodajże. I niestety no, proste błędy przeciwnik na poziomie trzeciej ligi wykorzystał. Nie powinny się one na pewno zdarzać. Graliście bez kilku podstawowych zawodników, m.in. Kasztelan, Zimoń, Kowalski. Brakowało ich dzisiaj na boisku? Na pewno każdy jest ważnym ogniwem. Natomiast są chłopaki, którzy czekają na swoją szansę, tak? Którzy też chcą grać. Dostali dzisiaj swoją szansę, jaką wykorzystali, trener to oceni. Natomiast no, tworzymy zespół i jak kogoś nie ma, to trzeba na boisku zostawić wszystko, żebyśmy wygrywali. Teraz mecz z Legią Drugą Warszawa was czeka w ten weekend. To będzie taki prawdziwy sprawdzian? No, na razie dzisiaj przegraliśmy i trzeba ochłonąć, wyciągnąć wnioski, analizę zrobić i nie popełniać takich błędów w przyszłym meczu i na pewno się będziemy od jutra na tym skupiać.